Dobrze przygotowana młodzież, która wyjdzie na rynek pracy, musi się uczyć w pracowniach, musi się kształcić również w laboratoriach, wyjeżdżać na wizyty studyjne, korzystać ze staży zawodowych właśnie w firmach. Chciałabym podziękować również pracownikom Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji oraz OCRG za to, że zawsze są dla nas dostępni, że bardzo dobrze nam się z nimi współpracuje, że kiedy zadzwonimy o każdej porze dnia i godziny, zawsze są dyspozycyjni dla nas i młodzież przede wszystkim bardzo sobie chwali współpracę z Państwem. Staże zawodowe są atrakcyjne bardzo. Do tego stopnia są atrakcyjne, że w szkołach są walki, jest konkurencja, kto tak naprawdę na ten staż pójdzie, a dzięki temu jest też motywacja do lepszej nauki między uczniami, bo wybieramy tych najlepszych uczniów. Pracownie nasze, które porównuję sobie, przez 24 lata pracowałam jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i mogę powiedzieć, że ogromna różnica jest, jeżeli chodzi o doposażenie pracowni obecnie, a na tym, co pracowali uczniowie, jak przyszłam do pracy 24 lata temu, tylko tablica, kreda, ewentualnie jakieś biuletyny, które mieliśmy tam gdzieś zakupione w bibliotece. Teraz uczniowie naprawdę te pracownie mają świetnie doposażone, na czasie, więc tutaj bardzo, bardzo chylę czoła i panu marszałkowi, i pracownikom tych obu placówek, które piszą takie projekty i możemy dzięki temu kształcić naszych uczniów w takich dobrych warunkach.